Cześć wszystkim. To po 7. Przeciąg Baldur's Gate 3. Dzisiaj się nie skradamy w tej fabryce. Nie wiem, czy tam ci nas zobaczył, czy nie. Cześć. You have beaten and tormented us to the brink of insanity. You cut out my eyes. But we will bow no more. Gondians! Rip the motivator from this bastard's hands! For Gond! Widzę, że przyszliśmy w idealnym momencie. Dobra. Przydałoby się nam po pierwsze zaśpiewać. Zastanawiam się jeszcze, czy wolelibyśmy zaśpiewać... Czy wolelibyśmy zaśpiewać atakiem, czy obrażeniami dodatkowymi? Chyba atakiem. Dobra. I won't give in. Podejdziemy bliżej? By również ich załapało? Jaheira. Mamy ten przedmiot do rzucania kul ognistych. Oni się tak ładnie to tutaj ustawili. Musisz bliżej podejść, tak? Czyżbyś nie miała linii strzału? No, może to ma mały zasięg. A, zasięg w zwarciu. Okej. Dobra. Co innego możemy im puścić? Pewnie błyskawicę. Taką, żeby złapiemy trójkę. Czwórka. Powiedzmy, że tak. Ładnie. Pięść Bane'a Psiwór. Dobra, gratulacje, pięść Bane'a, dostaniesz urok. Na pewno jesteś kapłanem? Nie, jesteś siłowy. Okej, wszyscy macie niezbyt dużą mądrość. Trochę zostawiłem drogę posępnej. Tak, bym to lepiej rozegrał, to może więcej udałoby mi się ich przestraszyć. Dobra, posępne. Czy jesteś w stanie kogoś przestraszyć? Z jakiegoś powodu tutaj nie pokazuje nam wskaźnik, żeby byli celami. Dyscyplina taktyczna. Ty jesteś jakimś kapłanem, czy czymś. To może na ciebie się skupmy. Dobra, dostajesz karę na charyzmę. I trochę was porozrzucamy. Dobra. Teraz możemy im coś zasadzić. Powiedzmy ładny słup ognia. Ognia. Dobra, ładnie. Dobra. Ty mogłabyś się jakoś wycofać, ale... Mam nadzieję, że wszystko będzie okej.
Pięknie. O! To niech czarownik zginął. Myślałem się, że on pewnie tu jakieś największe tam zagrożenie robił. Sferalny sojusznik Deva. To jest przywołanie czar szóstego poziomu. Jeżeli ona zginie, a zginie niedługo... Dobra. Anulujmy to. Okej, okay, znowu się nie udało. Nieudane przeciwzaklęcie. Mogę to zobaczyć? Nie widzę. Chyba nie mogę. Dobra. Ty jesteś ważnym celem. Ciebie też przydałoby się ubić. Will. Możesz powtórzyć urok na tego gościa. Dobra, i teraz masakruj go. Ładnie. Dobra. Gdyby udało się nam tak walnąć, byłoby spoko. Motivation sequence activated. No, the motivator. Deactivate it. Hurry. Dobra. Kto może to zrobić? Ty to możesz zrobić. Tak. To było w planie. Stopień trudności 5 na inteligencję. Okej. Okay. Jakiegoś powodu to zużyło nam akcję, ale okej. Dobra. Co nam jeszcze zostało? Moja akcja. Szyderstwo. Czemu by nie? Bystry jak woda w gnojówce. Okej, okay, było 65%. Mieliśmy całkiem niezłą szansę, żeby się nam udała woda w gnojówce. Przywal mu głowicą. Dobra. Dajmy im uleczenie naszym kolegom. Ta jedna pani szczególnie mało punktów życia. Osłona przed orężem to może przetrwa do następnej tury. Dobra. Możesz odejść gdzieś w jakieś ciekawsze miejsce. Jedźmy tutaj. Dobra, po gościu. No, niezły wycisk im robił. Chociaż nie mają zbyt silnych czarów. Przewal mu. Ładnie. Gdy postać zostaje zaatakowana atakiem wręcz, dostajesz swoją premię biegłości do klasy pancerza, zwiększając szansę, że atak chybi. Nie wiem, skąd to mamy.
Czy to jest jakaś bardowska zdolność? Już nie pamiętam. Ruszyjmy tego. Dobra. Will, dokończ gościa. Teraz z tego dziabnij jeszcze. Dobra. Ty możesz jego dokończyć? Tutaj możemy mu załadować może szyderstwo. O nie, nie nadał się na plugawego pokurcza. Dobra. Możemy mu załadować błyskawice? Możemy. Okej. Okay. Myślę, że nasi koledzy się nim zajmą już. A raczej nią. Pomoc. Fajnie. Pomoc trwa do następnego długiego odpoczynku. Właśnie, to jest zaklęcie, którego częściej powinienem używać. Nie zauważyłem, że to jest obszarowe. Dodatkowe punkty życia, 10. Musiał jakieś wysokopoziomową pomoc rzucić, bo normalnie to daje tylko 5. No okej, okay. Fajnie, przyda się. Wygląda na to, że wszyscy przeżyli, co? Seems like a good moment to talk. What happened to Obelia? Is she safe? Jest, nie martw się. My heart. I thought her lost. I would give more than just my sight to keep her safe. Our destination is the Neurositor, the nerve center of the Steel Watch. Guide me there, and I'll do the rest. Jesteś mi potrzebny, mam bombę z prochu runicznego, to chyba powinno starczyć. Your bomb will most certainly do the trick. Place it directly on the Neurositor, and then run like every fiend of the nine hells snaps at your heels. Dobra. Wygląda na to, że wszyscy gondanie się wyprowadzili. I domyślam się, że możemy już bezpiecznie wysadzić to wszystko w cholerę. Dobra, trzymaj to. Gratulacje, synu. Jesteśmy bardzo dumni z twojej przyszłej pracy, Lord Gortash, blablabla. No cóż, teraz pewnie nie są. To... Zalecam się odsunąć. Na pewno wynieść się stąd. Macie fajne bronie plus jeden. Pewno będą sporo warte najbliższego kupca. Piekielna buława. Przy trafieniu dotknięta istota zadaje te... zadaje dodatkowo 3 obrażenia, otoczyć z nim może zatruć swój cel. To jest całkiem spoko. Może nie tak fajne jak Latandera, której nadal używamy. Ale może. Może. Protokół egzekutora. Motywator Pryńskiego jest ostatecznym narzędziem umieszczonym w Banickim arsenale. Największą użytecznością wykazać. Dopóki macie ze sobą motywator, gondanie nie. Dobra. Dobra. Więc jak to widzę? Nasz następny krok. Prawdopodobnie możemy zejść na dół, zrobić dużą jatkę, porozwalać wszystkich i zakończyć tą fabrykę w Glorii.
Albo mogę rzucić na siebie większą niewidzialność, wziąć bombę i szybko to załatwić i bezboleśnie. Zrobię chyba drugą opcję, ponieważ już mnie trochę męczą te walki. Ponieważ już mamy i tak maksymalny poziom, to nas doświadczenie nie obchodzi. Dobra. Podzielę się z tobą narzędziami. Czym jeszcze się mogę z tobą podzielić? Fiolką kwasu. Ale jestem obciążony nadal. Masz małą sakwę alchemika. Dobra. Quick save. Większa niewidzialność. I ruszamy. Dobra. Czy tu są jacyś gondanie jeszcze? Kto tu z kim walczy? A, jest jeszcze paru. Nie zwiastuję im długiego życia. Dobra, gdzie jest ten neuro coś tam? To jest to? Ewidentnie to jakimś to emanuje. Może to to? A może to gdzieś tu? Spróbujmy pójść najpierw w tamtą stronę. Przerwali mi... Z jakiegoś powodu przerwali mi koncentrację, dobra. Spróbujmy to jeszcze raz zrobić. A jak nie, no to cóż. Najwidoczniej wyjdziemy na pełnej parze. Sposób, że mógłbym to przejść tędy? Dobra. Drzwi bezpieczni. Drzwi zamknięte. Ciekawe, czy któryś z naszych kluczy do nich pasuje. ST30. Stop, nie otwierać. Czarna rękawica Hannis Reeves. Okej. Kto jest tą czarną rękawicą? Tutaj. Okej, możemy spróbować go obrabować podczas walki. Do celu jest niemożliwe. Dobra, spróbujmy to jeszcze raz. Nie wiem, co dokładnie zdejmuje mi tą niewidzialność.
Chyba limit tur się tam jeszcze nie skończył. Że rzucają jakieś ujawnienie? Najwyżej będziemy musieli tutaj wejść pełną drużyną. Dobra, dlaczego nie mam opcji kradzieży kieszonkowej? Bo cel jest w walce? Nie ma to najmniejszego sensu. ST-30 nie jestem w stanie samemu pokonać. No cóż, trudno. Wchodzimy tam na pełnej parze. Już trochę i wcześniej porozwalaliśmy, więc chyba tym razem też nie będzie większego problemu. Dobra. Za mną drużyno. Czeka nas kolejna heroiczna walka. Okej. Mamy jednego strażnika tutaj. Drugiego tutaj. Powinnaś tutaj podejść i ich przestraszyć. Mam nadzieję, że to zadziała. Nie zadziałało? Ciekawe dlaczego. Dobra. Że za wysoko byłaś? Momencik. Nie chcę zmarnować takiej ważnej tury. Spróbujemy też rzucić na nich zamęt jakiś wartościowy. Dobra. Możemy zamęcić strażnika? Może dużą odporność, ale spróbujemy, zobaczymy. Tak, zamęciliśmy strażnika, ale jaja. Dobra, teraz włączam niewidzialność. I póki co nic nie będę robił, bo naprawdę nie chcę stracić tego zamętu. To był bardzo wartościowy zamęt. Okej, jakby dwóch strażników się nawalało ze sobą, to by było najlepsza opcja. Dobra. Okej, ten z jakiegoś powodu nic nie zrobił. Dobra, pięści Bejna, żelazny konsul, podgryz Jung. Dobra, momencik. Podejdź tutaj. Czy jak teraz próbujesz ich przestraszyć? Nie, nadal z jakiegoś powodu ich nie łapię. I nie wiem dlaczego. Dobra, tamtą grupkę może zostawmy samym sobie póki co, skoro wszyscy są zamęceni.
You still have time to surrender. Chociaż możemy im pewnie strzelić jakiś ładny promień słoneczny, co? Daj. Nie, powinno to całkiem nieźle zadziałać. Dobra, ognia. Pięknie. Spróbujmy ich podrzucać trochę w tamtym kierunku. Dobra. Teraz ty powinnaś coś ładnego rzucić. Niestety stara błyskawica się zużyła, skończyła, ale możesz nową wezwać. Jesteś oślepiony. Tutaj możemy więcej obrażeń zadać. Dobra, ładnie. Ładnie. Ładnie to zrobiła. Powinna być na górze całkiem bezpieczna. Okej, okay, kolejny pad, nie zauważyłem z jakiegoś powodu. To już rzucił jakiś czar kwasowy. 31 obrażeń. Aura grozy Bane'a, okej. Wrzucać ciszę tutaj, ale tutaj nikogo nie ma. Nie zareagujemy. Okej, okay, Jaheira będzie musiała trochę wyjść, żeby rzucić błyskawice, ale to nie ma większego. To był mocny czar. Cieszę się, że zużyłeś to na kogoś innego. Dobra, cieszę się, że walicie między sobą. Dobra. Dobra. Tak jak mówiłem, nie chcę stracić tych zamętów, więc jedyne co ja zrobię, to wyjdę z tej ciszy i generalnie skończę turę. Cokolwiek innego bym zrobił, by mi skasowało niewidzialność i naraziłoby mnie na atak. Dobra. O! Komuś się koncentracja skończyła na ciszę. Dobra. Gdzie chcemy to rzucić? Ten jest zamęcony. Ten nie. Tego mamy szansę zabić. Tego gościa. Może spróbujmy tak zrobić. Czy mogę spróbować też tak zrobić? On też jest zamęcony. Dobra, zróbmy to tak. Dobra, 44 obrażenia. Oni są chyba podatni na elektryczność, co? Dokładnie. Dobra, odejdź jeszcze dalej. Aura grozy. Let's end this.
Możemy dać ci kojące słowo, żebyś dostał błogosławieństwo. Możemy też ci dać... Dobra, zobaczmy, czy to ci da błogosławieństwo. Powinno. Dobra, teraz możemy płaszcz krzyżowca użyć. Teraz... Podejdziesz do tego gościa, powinieneś mu całkiem nieźle trzepać. Dobra. Powtórz urok. Powiedzmy na charyzmę. Dobra. I ognia. Pięknie. Niestety nie mamy już żadnej akcji, żeby to dezaktywować. Dobra, domyślam się, że to nie jest mój problem. Okej, przewracacie samych siebie. Plaga. To nas nie interesuje. Przykro mi. Więcej szczęścia w następnym życiu. Jak to mawiają. No cóż, naprawdę niewiele z nich tutaj przetrwa. Spełnili swoją funkcję, ściągnęli ogień na siebie. Starczyło długo. Cisza. Nie zareaguję. Dla mnie ta cisza długo, myślę, nie potrwa. Dobra, ustrzelmy ją. To powinno anulować ciszę. Dokładnie. Co prawda jestem teraz widoczny, ale jak się odsunę wystarczająco daleko, to nie powinno stanowić problemu. Tym bardziej, że zamęt też im się już prawie kończy. Hej. Fajnie, że Will ma odporność na ogień. O kurczę, dziadzie. Dobra, to może być drobnym problemem. Dobra. Co to chcemy zrobić? Nie jesteś humanoidem. Nie mamy chyba unieruchomienia potwora, co? No. Dobra, tym się za chwilę zastanowimy. Niestety anulowało twój urok.
Dobra, tak. Tutaj mamy jednego gościa na dobicie. Jego ciężko będzie ubić z powodu aury grozy. Ty jesteś jeszcze zamęcony, to może ciebie zostawmy. Dobra. Dobra. Rzućmy jeszcze raz cel, żeby mieć koncentrację. Już jesteś czarownikiem, to też dostaniesz na charyzmę. Dobra. Egzekucja. Dobra, może tym razem to... Nie wiem, czy to ten motywator eksplodował, czy co, ale tym razem może spróbujmy go. Tak. Dobra, co, walimy w ciebie Dlaczego tylko 12% masz? Masz dużą zręczność, tak? A piorun? Rzut na zręczność. Nawet jeżeli odeprzesz, to i tak otrzymasz połowę obrażeń. Dobra, ty podejść, uleczysz nas. Dobra, na razie to chyba tyle. Dobra. Możesz tutaj podejść. Serio? Will otrzymuje 26 obrażeń od ognia. Czy ty nie masz odporności na ogień? Okej. To coś więcej było. Dobra, no to tyle jeżeli chodzi o twoje czary. Dobra, spróbujmy go nawalać, zobaczymy ile z tego wyjdzie. 20. Mogłoby być lepiej. Dobra, zostań tutaj. Ładnie. Prince's motivation sequence activated. Jest tak daleko, że nie wiem, czy to ma dla nas znaczenie. Nieruchomienie potwora 81%. Dobra, przydałoby się jeszcze drugiego unieruchomić, ale możemy póki co zrobić jego i potem się przejmować innymi rzeczami. Dobra. Fajnie by było, gdyby nikt ci nie przerwał tej koncentracji. Dobra, to chyba tyle. Lekkie dziebnięcie w niego. Pięknie. I duże dziebnięcia w niego. Niestety straciłaś koncentrację na płaszczu. Krzyżowce.
Ładnie. Okej. Co się stało z twoim unieruchomieniem? Nie wiem. Dobra, możemy ciebie spalić? Możemy. Dobra, i sobie potkę. Podejdź tutaj, mam nadzieję, że będziesz ich zachęcać do ataków. Dobra, Will, też podejdź tak blisko jak możesz. Musimy się teraz zająć tymi strażnikami. A? 48, ładnie. To nie zrobiło zbyt dużo. Zakończone, uratuj Gondan. Okej, okay. Domyślam się, że to ostatni z nich zginął. Nie wiem co, dlaczego ty tak eksplodowałeś. Dobra, co możemy zrobić? Możemy z ciebie zadrwić. Możemy też przyspieszyć Willa, bo póki co byłoby całkiem niezłą opcją. Zróbmy tak. Dobra, i fajnie by było, gdybym nie stracił tego, tej koncentracji, ale on ma jakieś obszarówki. Co jeżeli wyjdę stąd? Will nadal jest przyspieszony. Nieuchronna detonacja. Dobra, jak nieuchronna, to znaczy, że jest nieuchronna, więc się stąd wycofajmy. Domyślam się, że to jest jego jakiś mechanizm samodestrukcji. Dobra. Serduszko. Dobra, jak z twoimi innymi obrażeniami? Generalnie nie jesteś jakoś niepodatny specjalnie. Dobra, przywal mu. Will. Ognia. Jeszcze raz ognia. Podejdź gdzieś tutaj. Dobra, zobaczymy czy gość to jest właśnie jakaś jego autodestrukcja. Okej. Okay. Eksplodowało dalej niż się spodziewałem. Chyba możemy teraz wrócić do akcji. Straciłem przez to turę. Dobra. Błyskawica? This is my time.
Co ciekawe, co się stanie, jeżeli... Dobra, czy Heira, ty się odsuń na ile możesz. Ten... To eksploduje na zdecydowanie dalszy zasięg niż widzieliśmy. Ciekawe, co się stanie, jeżeli go zabijemy. Spróbujmy. I tak se eksplodował. Okej. Okay. Dobra, wstawaj, serduszko, nie udawaj. Serio? Właśnie już cię podnosiłem. Ostatnio ludzie często nam giną. Dobra, że Heira, ty chyba też miałeś jakieś skrzeżenie, co? Albo i nie. Możesz użyczyć tych rękawic od niej i ją podnieść. Co mogę? Kilka celów skrzesić? Swoje rękawice. Serduszko, niestety straciłaś wszystkie buffy. Możesz się uleczyć. No, myślałem, że to ulecza całkowicie, ale widocznie nie. Dobra. Jeszcze Will. Trochę leczenia zasługuje. Dobra, pięknie. Kielne żelazo. To może się do czegoś przydać. Dobra. Cięść Bane'a. Bejnicki formularz wniosku. Ojejku, nie chciałem tego wziąć. Po co mi to? Chciałem tylko to przeczytać. Pewnie coś śmiesznego w środku jest. Nie. Raz zginęło mi we piepunku. Dobra, nieważne. Konsul jakiś, porażki Reevesa jako banity. Dobra. Klucz, piekielna buława. Obłowimy się na tych buławach. Wiersz de la Lamposa. Nic ciekawego. Pięść Bane'a. Dobra. Do Kotyldy. Nieważne. Dobra, chodźcie koledzy i koleżanki. Czas na krótki odpoczynek. Dobra, chyba będziemy musieli trochę się odkrapić. Ty masz za dużo buław w ekwipunku. Lepiej? Dobra, możemy tutaj jeszcze pograbić parę rzeczy. Tu jest jakaś winda. Za chwilę to zbadamy. Will, ty kolekcjonujesz sztabki? Dobra. Otwieramy. Mózg w słoju. Parasite stirs within the pickled brain, twitching.
As your mind connects, you feel yourself become strong, powerful. Metal. You are a steel watcher, charging through the streets in pursuit of a young girl. She is screaming. Spróbuj zakłócić połączenie pasożyta ze stalowym strażnikiem. Proste. For a split second you wrest control. The steel watcher's legs lock. It crashes to the ground. The little girl disappears down an alley. Safe for now. No to może do mnie to była złodziejka, ale kogo to obchodzi? Your mind whirls as the brain swimming with parasitic juices connects with yours. With a jerk, your mind is transported. You look down, your body of pure steel and power whirring. A dwarf cowers before you. Please, Mr. Steel Watcher, sir. I'll never steal again, I swear it on my mom's life. Just let me go. Zmuś stalowego strażnika do wypuszczenia krasnoluda. You focus on the source of the power, but it is quiet and still. You can only watch as the Steel Watcher raises its leg. What are you doing? No! Please! You stomp on the dwarf, bones and intestines splashing on you. Sorry, próbowaliśmy. The brain in this jar is controlling a watcher on sentry duty at Worm's Rock. It patrols back and forth, vigilant for trouble. Dobra, the brain in this jar is aware that its watcher is on duty in the control center. Vast and throbbing with illithid telepathy. It ignores your mind touch as a mere distraction. The watcher this brain controls is offline for maintenance. The brain dreams. Images of life in a garden cottage in spring. Your tadpole eagerly responds to the parasite in the brain jar. You blink to find yourself standing at Worm's Crossing. You are a steel watcher, a guardian of Baldur's Gate. Before you stands a group of humans. To ten, który nas nie chciał wpuścić. That we had to empty our pockets if we wanted to enter the city. We didn't know it was a scam. We have nothing left, and my kids are half starved. Please, let us into the city. We have nowhere else to go. Co się by przepuścić rodzinę? Próbujmy znowu tą opcję z Illithidem, może tym razem zadziała. Focus on the source of the power, but it is quiet and still. No. The family flees before. You see the familiar. Myślałem, że zadziała. Dobra. Nieważne. To wygląda na mega mózg. Jakkolwiek by to nie było. Cokolwiek to by nie miało być. Ognio. Ogniopiekielny strażnik. Stalowy tytan. Wiecie co? Wróćmy do opcji... jakby to ująć? Bardziej efektywnej. Towarzysze? Czekajcie tutaj. Mam nadal bombę z prochu. Zdecydowanie nie chce mi się bawić w ich gierki. Bardziej walka z jakimiś mechatytanami. Dobra. Jak to użyć? Better not be cursed.
Na rozdzielni? Idealne miejsce na bombę. Odłóż bombę. Dobra. Czas brać z nogi zapas. Brawo, my. That was a hell of a show, my friend. Watchers collapse in the street as we speak. And the foundry. The scent of rune powder drifts through the city like a warm embrace. I see my bomb did the trick. But it's not over. So long as a single parasitic Gondian remains, Baldur's Gate is under threat. Wolburn, enough. The Gondians are no more. I am all that is left. Take the city. Let the Iron Hands reign supreme. I just wish to go home and mourn my daughter in peace. Tobin ma rację. To koniec. Please. If a Gondian told me the sky was blue, I'd look outside and check. Tubin will lie, torment, and scheme until his dying breath. Kill him, or the Iron Hands will. Właśnie pomógł nam tym wszystkim. Wygrałeś, Wolbrenie. Odpuść. 20. Okej. Musimy skupić na social potęgę perswazji. I plan to make you my right hand in the new reign of Iron Hands. I see now you lack the spine. Keep your blind, Gondian. I have no use for broken things, but know that I will not rest until this city is rid of the Gondians and their bootlickers. When the day comes, my hammer will find your skulls and crack them wide open. Iron Hands, move out! Nie był to aż taki miły gość. No, dobra. Kocham ten aromat. Jaki aromat? Dobra. Inspiracje. Czy to jest? Nie widzę. O! Wydzielić inspirację z Mińskim, okej. I think it is past time Obelia and I left this city. There is nothing for us here now. Dokładnie. Dobra. Może powie coś więcej. No dobra, no to, że po sprawie. Dobra, no jest jedna rzecz z Gortaszem zrobiona. Gortasz powinien być teraz odsłoniony, ale zanim to zrobimy, to tak, mamy jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Tak, to jak będziemy iść do Orin, to zakończymy. Ale nie, tego nie będę szukał. Musimy odwiedzić Cazadora. Znaczy, musimy odwiedzić Cazadora. Musimy co jeszcze? Musimy odzyskać młot orficzny
przeczytałem na necie, skąd musimy zacząć. I to tyle. Potem weźmiemy się za naszych głównych złych. Dobra. Nie wiem, czym zająć się najpierw. Zobaczę w następnym odcinku. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.